Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam was na haul zakupowy. To będzie świąteczny haul zakupowy. Głównie pokażę wam rzeczy, które kupiliśmy przedwczoraj w sklepie Flora Point. Powiem wam, jakie kolory będą u nas w tym roku, jeżeli chodzi o święta. Bardzo wam się spodobał tamten film. Bardzo mnie to cieszy, bo się trochę stresowałam, że jeszcze może być za wcześnie na te tematy, ale tak jak wam wspominałam, u nas tematy świąteczne w tym roku wyjątkowo wcześniej. Kupiłam naprawdę dużo pięknych rzeczy, już sama się nie mogę doczekać, aż je będę wyciągać, odpakowywać, ponieważ tak naprawdę wszystkie rzeczy w tych torbach leżą tutaj przede mną. Pokażę wam też kilka rzeczy z innych sklepów, które udało mi się już kupić, jeżeli właśnie chodzi o święta. Także nie przedłużam, tylko zaczynamy. W tym roku postanowiłam, że choinka będzie w kolorach kremowo-beżowych, no i oczywiście białych. Mamy też sporo bombek z zeszłego roku właśnie w kolorze białym, także na pewno będę chciała je wykorzystać, ale w tamtym roku wszystko u nas było czerwono, biało, zielone i tak dalej i powiem wam szczerze, że absolutnie w tym roku nie chciałabym tego powtarzać, tylko właśnie miałam ochotę rozjaśnić troszeczkę nasze mieszkanie takimi beżowymi, jasnymi bombkami, jasnymi dodatkami. We Florze znalazłam takie bombki. Tutaj, jeżeli dobrze tak na szybko policzyłam, to mamy 16 sztuk i komplet takich bombek kosztował... Na szczęście. Dobrze, że mam jeszcze takie trzy. Komplet takich bombek kosztował 55 zł. Uważam, że to jest spoko cena, jak za tyle bombek, no... Niestety połowa się stłukła. Dobrze, że są w tym opakowaniu, że mi tak z rąk teraz nie wypadły i nie muszę tego wszystkiego odkurzać. A nie, w ogóle to jest 20 sztuk, sorki, źle policzyłam. 20 sztuk. I taki komplet kosztuje 55 zł. Uważam, że to jest całkiem okej cena. Na pewno można byłoby znaleźć gdzieś tam przez internet troszeczkę tańsze. Ja chyba zamawiałam teraz na Allegro za 35 zł 20 sztuk bombek. Natomiast, szczerze mówiąc, nie są takie ładne, więc wydaje mi się, że ta jakość tutaj jest naprawdę fajna i... jestem z tego zakupu zadowolona. Już wiem, że prawdopodobnie będę musiała jeszcze po nie pojechać, bo mega mi się podoba ten kolor, szczególnie ten środkowy. Tutaj są trzy kolory. Biały, kremowy, taki jaśniutki i taki bardziej już beżowy, zobaczcie. I podejrzewam, że jeszcze odwiedzimy Florę, żeby właśnie dokupić takie po prostu klasyczne bombki. Jeśli chodzi jeszcze o takie klasyki, one są zarówno matowe, jak i błyszczące, ze złotymi zakończeniami. Właśnie tutaj też jest taki problem, że wszystkie bombki, na przykład właśnie takie delikatne, złamane biel i tak dalej, były ze srebrnym, a mi zależy, żeby jednak były ze złotym. Taki komplecik kosztował 19 zł, mam takie dwa. Nie kupowałam takich bombek też więcej, bo chcę jeszcze się przyjechać na przykład do Auchan, czy do po prostu jakiegoś marketu, bo tam też często jest dosyć duży wybór takich po prostu klasycznych, zwykłych bombek. Dużo z was też pisała do mnie, Ewa, przecież jest cała masa kremowych bombek. Niby jest, ale mi się one nie podobają. Chcę konkretny odcień, nie taki właśnie złoto-żółty, ale też nie miedziano-różowy. Tutaj mam większy rozmiar takich klasycznych, one są takie lustrzane. Bardzo mocno się błyszczą. One się różnią od tamtych nie tylko wielkością, ponieważ te są też większe, ale są takie bardziej, no takie po prostu lustrzane, tak bym je nazwała. I też mają tutaj piękne, złote zakończenia. I komplet takich sześciu kosztował 36 zł. Mam takie trzy. Wydaje mi się, że one będą fajnie wyglądały gdzieś na dole choinki, bo są dosyć spore. I bombki, które były dla mnie inspiracją tak naprawdę do całej choinki. Jak je zobaczyłam, to tak mi się one strasznie spodobały. Ja w ogóle zaraz wyjmę i pokażę wam, jak one pięknie wyglądają. Jak zobaczyłam te bombki, to się po prostu zakochałam w nich i powiedziałam do Jurya, że już wiem, jak będzie wyglądać nasza choinka, dlatego że właśnie chciałabym połączyć taki kolor nude, beże, biele, z takim brązowym i jaśniutko zielonym, bo tutaj nie wiem, czy widzicie to w kamerze, ale kolor showbiowy, który chyba będzie kolorem tej zimy dla mnie. Pokój Edzia, samochód i jeszcze choinka. Ale chcę troszeczkę tego koloru również włączyć, tak jak tutaj są te elementy na tej bombce, bo naprawdę przepięknie to wygląda. Niestety we Florze nie znalazłam bombek właśnie w tym kolorze ze złotymi elementami, były tylko ze srebrnymi elementami, także takich bombek jeszcze będę musiała poszukać, ale te skradły moje serce, są po prostu przepiękne. I powiem wam, że jak je zobaczyłam, to miałam od razu w głowie, że na pewno taka jedna bombka będzie kosztowała coś koło 20 zł. I powiem wam, że ostatnio w Home Media mi się bardzo spodobały takie bombki, ale stwierdziłam, że dobra, to jest trochę przegięcie. Przecież, żeby one w ogóle były widoczne na choince, trzeba było ich kupić naprawdę dużo i wydać, no bardzo dużo. Uważam, że to jednak
Jest tylko choinka, ja tylko ozdobę na choinkę, więc nie ma co przesadzać. A tutaj, słuchajcie, trzy takie bombki kosztowały 36 zł, czyli jedna bombka wyszła po 12 i uważam, że to jest uczciwa cena jak za taką bombkę. Ona jest naprawdę przepięknie wykonana. Mamy takie trzy opakowania, albo cztery, zaraz sprawdzę, także myślę, że będą te bombki na choince widoczne. Będąc jeszcze w klimacie takich pojedynczych ozdób na choinkę, we Florze było ich naprawdę bardzo dużo. Moją uwagę od razu zwróciły te szyszki. Tutaj na jednym sznureczku mamy powieszone trzy szyszki i te trzy szyszki kosztowały 8,50, co również uważam za okej cenę. Tutaj mi się też bardzo spodobało to, że mają złote zakończenia, także wszystko nam będzie tutaj pięknie do siebie pasować, a jednocześnie przez te szyszki, czy właśnie przez te bombki z łosiami ta choinka nie będzie taka mydła, będzie spójna kolorystycznie, ale jednocześnie taka, wiecie, troszeczkę inna. I myślę, że te bombki będą się naprawdę pięknie wyróżniać na tle i zielonej choinki, i tych takich klasycznych, kremowych bombek. Takie bombki właśnie w kształcie szyszek też kojarzą mi się z dzieciństwem, bo zawsze u babci były takie na choince. Wiadomo, te są w troszeczkę bardziej nowoczesnej, designerskiej wersji, ale jednak sam kształt jest bardzo podobny. Jeżeli chodzi o bombki z Florę, to byłoby na tyle. Tak jak możecie zauważyć, wydaje mi się, że cenowo wypadają one naprawdę okej, szczególnie na tle bombek, które są dostępne w sieciówkach takich jak Home & You, Homela, H&M Home i tak dalej. Szukałam też sztucznych liści albo gałązek choinkowych do wazonów, które mamy w domu. Większość wazonów, które mamy w domu, mamy w kolorze właśnie kremowym albo białym. I bardzo mi zależało na tym, żeby gdzieś ten kolor właśnie tej jasnej, zimnej zieleni wpleść we wszystkie te dekoracje. I słuchajcie, wybrałam takie gałązki. Bardzo bym chciała jeszcze w tym właśnie kolorze dokupić troszeczkę bombek, ale ze złotymi dodatkami, a nie ze srebrnymi. Wszystkie bombki w tym kolorze, jakie do tej pory widziałam, były ze srebrnym. Mi zależy na tym, żeby były ze złotym. Mam nadzieję, że takie znajdę. I wydaje mi się, że takie bombki mogę znaleźć w marketach po prostu, w jakimś właśnie Auchan. Także na pewno to sprawdzę. Tutaj, jeżeli chodzi o te gałązki, kupiłam takie dwie. Nie wiem jeszcze, czy po prostu one będą w dwóch wazonach, czy ja je połączę i będzie tak trochę gęściej w jednym wazonie. I tutaj cena to było 58 zł. Moim zdaniem to sporo jak za takie gałązki. Były też tańsze, natomiast wydaje mi się, że te po prostu były najładniejsze. I też to jest taka dekoracja w na tyle neutralnym kolorze, że wiem, że będę mogła za rok, niezależnie od tego, jaki sobie wymyślimy kolor choinki, te po prostu one będą pasować. Uważam, że 58 zł za taką ozdobę to dosyć sporo, ale też uważam, że jest bardzo ładna, jest fajnie, porządnie wykonana i wydaje mi się, że jest po prostu warta swojej ceny. No i przede wszystkim naprawdę będzie pięknie wyglądać, szczególnie na tej czarnej, słuchajcie, ścianie. W kremowym wazonie, który mamy z H&M Home, no to będzie pięknie wyglądało. Od razu jak, słuchajcie, to zobaczyłam, to sobie to zwizualizowałam u nas w salonie. No, na tej czarnej ścianie. Pięknie będzie, także na takie dwie gałązki się zdecydowałam. Plus tych gałązek jest taki, że one są naprawdę duże i wydaje mi się, że już jedna wystarczy, żeby zrobić ładną aranżację. Często jest tak, że te gałązki są, powiedzmy, nie wiem, po dwie dychy, ale są małe i trzeba kupić trzy na przykład, żeby zrobiło to robotę. Zostanę jeszcze przy dekoracjach choinkowych, natomiast pokażę Wam dekoracje z innego już sklepu, mianowicie z H&M Home. W H&M Home trochę mnie cena odstraszyła tych pojedynczych bombek, natomiast te choineczki mi się bardzo spodobały i one są właściwie jak taka podusia, ponieważ w środku mają watę i są obszyte materiałem. Taka jedna choineczka kosztowała 6,90, także uważam, że też w miarę uczciwie. I takich choineczek wzięłam chyba z 10 albo 15. I teraz tak, słuchajcie, sobie tutaj przykładam do tych pozostałych bombek i naprawdę ładnie się to razem komponuje. Fajnie się to też komponuje z tymi szyszkami. Mega. Spodobało mi się też to, że są na takich sznureczkach i bardzo ładnie po prostu to wygląda. Także to są dekoracje z H&M Home. Zamówiłam też na Allegro bombki. Niestety one okazały się być w zupełnie innym kolorze niż wyglądały na zdjęciach, dlatego te bombki na pewno oddam albo którejś z przyjaciółek, albo mojej mamie, albo mojej babci, bo po prostu do nas nie będą one pasowały. Właśnie myślałam, że będą takie w kolorze nude, a okazały się takie bardziej w róż, w taki miedziano-różowy. Te bombki mam w samochodzie, więc nawet Wam tego nie pokazuję i tak właściwie, jeżeli chodzi o dekoracje stricte choinkowe, to by było na razie na tyle. Muszę na pewno dokupić bombki właśnie w takim kolorze brudno-jasno-zielonym. I będąc jeszcze przy H&M Home, pokażę Wam... to jest strasznie słodkie. No zobaczcie.
To są takie mini ręczniczki, one mogą być zarówno do łazienki, jak i do kuchni. Z dziadkiem do orzechów, też mi się one bardzo spodobały. I one będą u nas w łazience. Był też taki super dozownik na mydło z dziadkiem do orzechów i bardzo żałuję, że nie zaczekałam w tej kolejce i go nie wzięłam, ponieważ już jest niedostępny. Dużo z Was, jak o tym powiedziałam, zaczęło wysyłać mi dozowniki z Rossmana. Natomiast, kurczę, to zupełnie co innego. Tamten po prostu był fajnie wykonany, był taki porządny, piękny, taki elegancki. Te z Rossmana są po prostu takie... Średnio mi się podoba jakość ich wykonania i... Jak już zobaczyłam tamten taki piękny, szczególnie, że był w bardzo podobnej cenie, to jakoś te z Rossmana do mnie nie przemawiają. Niemniej jednak bardzo Wam dziękuję za wszystkie filmiki i zdjęcia z Rossmana. Bardzo, bardzo mi miło. Juri znalazł taki dozownik fajny na OLX-ie. Ktoś zrobił w ogóle ręcznie, co prawda za chyba 80 zł. No ale też nie ma się co dziwić, jeżeli ktoś wkłada w to tyle pracy i zrobił to ręcznie, no to wiadomo, że cena też będzie wyższa i chyba się na niego, słuchajcie, skuszę jego zęby, bo naprawdę bardzo mi się podobał. I właśnie, jeżeli chodzi o naszą łazienkę, tą większą, to jeżeli chodzi o dekoracje, będą takie ręczniczki z dziadkiem do orzechów. Chciałabym dozownik w kształcie dziadka do orzechów, świąteczne świece, no i to będzie na tyle. Natomiast do salonu zamówiłam właściwie na próbę tylko dwie sztuki. Takie poszewki z Mikołajem, one są lniane i muszę Wam powiedzieć, że mój błąd, ponieważ ja jakoś absolutnie nie doczytałam, że to są takie malutkie, one kosztowały 50 zł za jedną. Wydawało mi się, że one będą takie duże, takie jak mamy teraz poduszki na kanapę, a okazało się, że to są takie malutkie, 40×40, więc za tą cenę uważam, że mega drogo. Mam takie dwie, dokupię do nich poduszki i na pewno też je wykorzystam, ale no liczyłam na to, że po prostu będą większe i że zamienię sobie dwie poduszki, te, które mam już tam, na takie poszewki, a się okazało, że one są takie malutkie i muszę dokupić jeszcze do nich wkład. Ale spoko, bo wykonanie jest naprawdę ładne, bardzo przyjemny len. Jakość, wykonanie i wizualnie bardzo mi się podobają. Uważam, że po prostu jak jest taki rozmiar, powinny być trochę tańsze. Więc nie popełniajcie mojego błędu i zawsze jak kupujecie takie rzeczy, to czytajcie. Nawet jak Wam się coś wizualnie wydaje duże, to często na tych stronach ktoś takie wydaje, a jak się tam doczyta rozmiar, to się okazuje, że... Jest takie, ja tak prawie, słuchajcie, zamówiłam też zresztą na chyba Home, już nie pamiętam. Chciałam taki szklany pojemnik na słodycze, na cukierki. I dzięki Bogu doczytałam i bym zamówiła, słuchajcie, takie coś. To chyba też 70 zł czy coś takiego. Wyglądało na zdjęciu takie naprawdę konkretne, fajne, duże, a potem doczytałam rozmiar, że to było mniej więcej takie. Także zawsze warto czytać opisy, rozmiary, zanim się podejmie decyzję o zakupie. Wrócimy teraz znowu do dekoracji z Flora Point. Przepiękny globus. To jest globus do pokoju Edzia, który nie dość, że tutaj kolorystycznie po prostu no, będzie pasować idealnie, no to jest przepięknie wykonany na takiej drewnianej podstawie. Naprawdę przepiękny. Ten globus mogliście zobaczyć już na poprzednim odcinku. On kosztował 266 zł. Uważam, że jest to dużo, natomiast uważam, że on jest tak pięknie wykonany. Zatem jest do pokoju Edzia, więc jakby... Jakbym miała sobie taki kupić, to pewnie bym stwierdziła, że za dużo, ale dla niego... No piękne. Bardzo jestem z tego zakupu zadowolona. Wiem już dokładnie, gdzie będzie stać, ponieważ już, słuchajcie, mogę Wam zdradzić, że mamy projekt tego pokoju i w grudniu pojawią się odcinki z tego, jak ten pokój powstaje. Będziecie mogli już zobaczyć finalnie, jak on wygląda i mogę Wam zdradzić, że ten globus będzie tutaj naprawdę pasować i będzie to wyglądało pięknie. Wydaje mi się, że to jest król tych zakupów, moi drodzy. Zobaczcie, jaki piękny, duży, ruszają mu się ręce. Juri mnie prosił jak człowiek człowieka. Ja, słuchajcie, też bardzo chciałam takiego dziada, tylko właśnie szukałam go w neutralnym kolorze, nie czerwono, zielono i tak dalej, złoto-czarnym, tylko właśnie chciałam jakiegoś takiego beżowego, złotego, z białym i powiem Wam, że ten podoba mi się bardzo. On kosztował, słuchajcie, 228 zł, jest bardzo ciężki, więc ja go za chwilę odłożę, pokażę Wam go tak z bliska. On naprawdę jest ślicznie wykonany, delikatnie w ogóle się mieni. Jest cały pokryty takim złotym brokatem, ale nie jest to taki tandetny błysk. Jeszcze nie do końca mam pomysł na to, gdzie tego dziada postawimy, ale wiem, że wizualnie będzie naprawdę ładnie wyglądać i też wiem, że ma na tyle neutralne kolory, że zostanie z nami na pewno na długo. Ja w ogóle, słuchajcie, muszę jeszcze rozpakować całe pudełko z zeszłorocznymi dekoracjami i nie tylko z zeszłorocznymi dekoracjami, bo też mam też tam dekoracje sprzed 2 lat i pewnie jeszcze wcześniej i na pewno też tam są jakieś złote i białe dekoracje,
więc na pewno też ja te dekoracje użyję, ponieważ wiadomo, że co roku dokupujemy coś zazwyczaj nowego, czy właśnie zmieniamy kolory i tak dalej, ale zawsze też wykorzystuję te dekoracje z poprzednich lat, a jeżeli nie wykorzystuję, to zawsze je komuś oddaję. W tamtym roku pamiętam, że Zola właśnie robiła choinkę chyba biało-złotą, i ja miałam wtedy mnóstwo takich bombek i wszystkie właśnie oddałam Zoli. Oddaję często mojej babci czy mojej mamie i nigdy te dekoracje się w domu nie marnują. Zakup, z którego jestem bardzo zadowolona, po pierwsze z uwagi na cenę. Długo szukałam czegoś takiego. To może być na cukierki, na jakieś batoniki, ciastka, pierniki, tak naprawdę na co chcecie. Słuchajcie, w Duce kosztowało 129, w Homely chyba kosztowało coś koło 100, a we Florze znalazłam za 53 zł, także jestem bardzo zadowolona i bardzo mi się też wizualnie podoba. Chyba nawet najbardziej ze wszystkich tych, które oglądałam do tej pory, więc i jest najlepsza cena i mi się najbardziej podoba. Od razu, słuchajcie, jak tylko to zobaczyłam, to powiedziałam do Jurya, że bierzemy. Od razu też pomyślałam, że samo to bez tej pokrywki może służyć jako wazon, więc naprawdę fajnie, uważam, że dobry zakup. No i spójrzcie na te kubki. Jezu, ja po prostu się w nich zakochałam od razu, jak tylko je zobaczyłam. Przepiękne, duże, idealne na zimową herbatę. Wzięliśmy 4 takie kubki. Powiem wam tak, ja bym ich wzięła więcej, bo one mi się tak strasznie podobają, ale mamy dosyć dużo kubków, więc stwierdziłam, że już bez przesady takie świąteczne 4 w zupełności nam wystarczą. Taki jeden kubek kosztował 16 zł. Uważam, że to jest super cena. No i słuchajcie, naprawdę on mi się tak podoba. No pięknie jest wykonany. Uważam, że naprawdę we Flora Point można znaleźć bardzo fajne dekoracje świąteczne. Wcale nie w jakichś super wysokich cenach, ale jeżeli też szukacie oryginalnych, pięknych, takich wiecie, niespotykanych dekoracji, które na pewno będą budzić zainteresowanie wśród waszych gości, to macie ich tam całe mnóstwo. Oczywiście one już będą wtedy swoje kosztować, bo te wszystkie takie rzeczy wow, no wiadomo, że po prostu były droższe. Ale było tam mnóstwo fajnych dekoracji, jeżeli chodzi o choinkę, takich klasycznych bombek w naprawdę fajnych cenach, przeróżne kolory, bardzo dużo też było lampek. My w ogóle tego nie kupowaliśmy, dlatego że mamy to wszystko z zeszłego roku. Ja zaraz zabiorę się za to, że wszystko to pochowam i poproszę Jurię, żeby zniósł mi też te dekoracje z zeszłego roku. Posegreguję je, zostawię te, które na pewno użyjemy, te, których w tym roku nie użyjemy, oddam w inne ręce, tak żeby nie stały i się nie kurzyły. Ja jestem bardzo zadowolona z tych zakupów i bardzo się cieszę, że w końcu w tym roku będzie wszystko tak, wiecie, tak elegancko, czysto, bez tej czerwieni. Ja nie wiem dlaczego, po prostu po zeszłorocznych czerwonych dekoracjach mam tej czerwieni dosyć i od razu powiedziałam, że absolutnie żadnego czerwonego koloru w tym roku. Mimo to, że jest to bardzo popularny świąteczny kolor, zrobiłam sobie go nawet, słuchajcie, na paznokciach pierwszy raz w ogóle. Nie wiem, czy kiedykolwiek widzieliście mnie z takimi paznokciami, ale to jest indigo kolor hrabina w macie i ten kolor mi się bardzo, bardzo spodobał. W tym roku czerwony na paznokciach, a nie w domu. Cieszę się, że tam pojechaliśmy, bo zaczerpnęłam trochę inspiracji. Kremowy, brązowy, jasnozielony. Takie właśnie kolory będą u nas w tym roku królowały. Ja teraz bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Mam też, słuchajcie, nadzieję, że może Was trochę zainspirowałam, jeżeli jeszcze Wy nie macie pomysłu na swoją choinkę. Jeżeli widzieliście gdzieś takie jasne, zielone, tylko właśnie w takim chłodniejszym odcieniu bombki ze złotymi dodatkami, to dajcie mi znać w komentarzu gdzie, albo w ogóle jeżeli macie jakieś swoje takie fajne miejsca z dekoracjami świątecznymi, to możecie napisać w komentarzu, może się wszyscy razem wspólnie zainspirujemy. A ja teraz Wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeszcze Wam cudownego weekendu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki! Pa!